Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy w Kościele są różne stronnictwa? Czy tak powinno być? Któro z tych stronnictw ma rację? A może żadne nie ma racji? Zapraszam. Materiał powstaje na kanwie ostatniego materiału komentującego zapowiedziane wydarzenie, na które zapraszają wszyscy katoliccy youtuberzy, a mianowicie Chwała Mu. Stadionowe wydarzenie pana Zielińskiego. Charyzmatyczna, wspólna modlitwa, koncert, śpiew. No myślę, że dobrze wiemy, o co chodzi. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, odsyłam do materiału Chwała Mu, na co zaprasza pan Samołyk Tomasz. Pod tym materiałem oczywiście było sporo komentarzy różnego rodzaju i część z nich była faktycznie ciekawa i to jest okazja dla mnie, żeby powiedzieć kilka słów o podziałach w Kościele i o tym, kto ma rację. Jeśli wydaje wam się to zupełnie oczywiste, to tym bardziej zachęcam do obejrzenia tego materiału. Zacznijmy od tego, że bardzo często pojawia się taki zarzut, ale w Kościele są podziały, a nie powinno być. A dlaczego nie powinno być? A nie wiem. No dobra, tak nie powiedzą, bo powiedzą, no przecież Pan Jezus się modli, żeby wszyscy byli jedno. Tak, Pan Jezus się modli, ale czy zapowiada, że to będzie tak, że cały świat się stanie takim jednym? No nie, tak Pan Jezus nie zapowiada i wręcz przeciwnie, gdy mówi o sądzie ostatecznym, to bardzo wyraźnie rozgranicza ludzi na jednych i drugich. Gdy mówi o drogach, które prowadzą do nieba i piekła, to mówi, że tą szeroką drogą do piekła podąża niezliczona ilość, podąża wielu, a tą wąską drogę do zbawienia znajduje niewielu. A więc no, widzimy w tym, że to nie będzie tak, że wszyscy będą po prostu jedno. No ale wewnątrz samego Kościoła, czy nie powinni byli być jedno? Powinni byli być, ale ta jedność jest bardzo konkretnie określona już przez samych apostołów. Chociażby święty Jan Apostoł w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale, pisze o tym, że są tacy, którzy wyszli od nas, ale nie byli od nas, bo gdyby byli od nas, gdyby faktycznie byli od nas, to zostaliby z nami. I on sam podaje, że ten duch, który przyznaje, że Panem jest Jezus, że Pan nasz Jezus Chrystus przyszedł w ciele, czyli wcielenie Syna Bożego, ten duch pochodzi od Pana Boga. Ten natomiast, który nie przyznaje tego, nie pochodzi od Pana Boga. To jest jedno proste kryterium rozróżnienia takich duchów, to znaczy to kryterium jest kryterium prawowierności. Bardzo popularne herezje w tym pierwszym wieku to były herezje chrystologiczne, herezje, które negowały albo bóstwo Pana Jezusa, albo prawdziwe człowieczeństwo Pana Jezusa. I tutaj święty Jan podaje to jako takie pierwsze, wstępne kryterium. Tu odsyłam do materiału o gnozie, w którym rozmawiałem z księdzem Piotrem Dzierżakiem, bo w tym materiale właśnie wskazujemy między innymi na to, że gnoza jako matka wszystkich herezji właśnie te podstawowe chrystologiczne prawdy atakuje, właśnie fakt wcielenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, wcielenia Syna Bożego. Ale nie chcę wchodzić w to zbyt długo, to zbyt dużo, zbyt mocno w herezję gnozy, bo zasadniczo nie o to chodzi. Chodzi nam tutaj o to, że święty apostoł Jan, podobnie jak święty apostoł Paweł i w ogóle apostołowie, pokazują bardzo jasno, że od samego początku pojawiają się ludzie w Kościele, którzy wychodzą z Kościoła, dlatego że mają swoje własne tezy, którzy prezentują jakąś naukę, która nie jest nauką jezusową i dlatego oddalają się od Kościoła Chrystusowego. Święty Paweł podaje tutaj bardzo jasne kryterium, chociażbyśmy my, czyli apostołowie, albo anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię, niech będzie wyklęty. I tu dochodzimy do podstawowego kryterium rozeznania, kto jest faktycznie uczniem Jezusowym, gdzie jest faktycznie Kościół Chrystusowy. Tam, gdzie jest głoszona nauka Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc nie jest niczym dziwnym, że z Kościoła wychodzą ludzie o swoich własnych poglądach i porzucają z czasem
Kościół, nie ma w tym nic dziwnego, dzieje się to od samego początku. Kryterium rozpoznania, gdzie jest prawdziwy Kościół, który podaje nam święty Paweł, to jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara, tam, gdzie jest przekazywana Ewangelia. A więc kryterium rozpoznawczym podawanym przez apostołów nie są przede wszystkim cuda. To jest ciekawa sprawa. Pan Jezus mówi, że tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyły te znaki. Tak, to jest pewne kryterium rozpoznawcze w tej pierwszej fazie, bardzo wyraźnie. Ci, którzy pójdą, będą nauczani, będą im towarzyszyły znaki. Pan Jezus to zapowiada, ale nie podaje tego jako najważniejszego kryterium. Po czym to widać, że to nie jest nawet w oczach Pana Jezusa najważniejsze kryterium? Po tym, że Pan Jezus zapowiada też, że przyjdą fałszywi prorocy, że będą czynili cuda. Mamy to bardzo wyraźnie w Księdze Apokalipsy, gdzie jest mowa o tym, że właśnie ta bestia będzie czyniła cuda po to, żeby mogli zostać zwiedzeni, nawet jeśli to możliwe, ci wybrani. A więc będą się działy cuda, tak będą się działy cuda również tam, gdzie nie ma prawdziwej nauki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus, gdy mówi o sądzie ostatecznym, gdy On sam nam opisuje, jak to wygląda, to mówi nam o tych, którzy będą w tej godzinie mówili do Pana Jezusa: Panie Jezu, przecież myśmy prorokowali mocą Twego imienia, czyniliśmy cuda mocą tego imienia i oni słyszą wyrok: idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny, nigdy Was nie znałem. A więc mogą być tacy, którzy będą się uważali za uczniów Pana Jezusa i będą czynili cuda, a jednak zostaną przez Pana Jezusa odrzuceni. A więc to nie jest ostateczne kryterium rozpoznawcze, czy gdzieś dzieją się jakieś cuda, czy się nie dzieją, bo zły duch będzie starał się, jeśli to możliwe, zwieść nawet wybranych. A więc co jest kryterium rozpoznawczym? Już zdradziłem wcześniej, mianowicie wiara. Jeśli byśmy my albo anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię, niech będzie wyklęty. No dobrze, wiara, ale gdzie znajdujemy wiarę? No bo przecież ojciec Szóstek mówi, że co innego jest wiarą, a ksiądz Balika mówi, że coś innego jest wiarą. I teraz komu tutaj wierzyć? A papież Franciszek mówi co innego, a Pius X mówi co innego. No i gdzie jest ta wiara? Gdzie jest ta prawdziwa Ewangelia? A Luter w ogóle mówił jeszcze co innego. No, żarłoka i opoja, jak sam siebie nazywał, czyli Lutra i jego godnych następców, zostawiamy na marginesie i przechodzimy do katolików. Gdzie znaleźć wiarę? A więc to dla katolika w sumie nie powinno być jakieś trudne pytanie. Mianowicie znajdujemy w źródłach objawienia. To jest kwestia zdogmatyzowana. Katolik wie, gdzie znajdzie wiarę. Znajduje ją w Piśmie Świętym i w tradycji apostolskiej. Pismo Święte, a więc te księgi, które przez Kościół Święty zostały uznane za natchnione przez Ducha Świętego, i tradycja apostolska, czyli to, co Kościół zawsze i wszędzie wierzył. To, co pochodzi od samych apostołów, co możemy dostrzec, że było wierzone już na samym początku, wszędzie, w całym Kościele i później, co było praktykowane i wierzone przez całą historię Kościoła. Czy jest tutaj możliwy jakiś postęp w tych prawdach wiary? Tak, w pewnym sensie. Otóż Kościół swoim magisterium, bo Kościół jest filarem i podporą prawdy, bo po to Pan Jezus zostawił Kościół, żeby on przekazywał, w co trzeba wierzyć. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Do świętego Piotra mówi: ty umacniaj w wierze. Cokolwiek zwiążecie, będzie związane, co rozwiążecie, będzie rozwiązane. Po to jest Kościół, aby decydował, po to jest magisterium, żeby wskazywał: to i to zostało objawione, to i to zostało objawione, w to musimy koniecznie wierzyć. I definiuje, co zostało objawione, co jest zawarte właśnie w Piśmie Świętym i w tradycji apostolskiej. I te definicje, te zdefiniowane prawdy nazywamy dogmatami wiary. I one oczywiście są ogłaszane w czasie, czyli są dogmaty, które są ogłoszone bardzo wcześnie, jak na przykład dwie natury Syna Bożego, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, dwie natury Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak na przykład Matka Boża, w sensie, że Maryję, Najświętszą Marię Pannę należy nazywać Matką Bożą, pomimo tego, że przecież Pana Jezusa nie obdarza boską naturą, to jednak możemy ją nazywać Matką Bożą i powinniśmy ją nazywać tak samo, jak
nazywamy zwykłą matkę nie matką ciała, pomimo tego, że duszą nie może obdarzyć, ale matką całego człowieka. Odsyłam do materiału Ostatni faraon na wojnie o Matkę Bożą. Fascynująca historia właśnie tego dogmatu. A więc te dogmaty są ogłaszane w czasie, ale one nie są wymyślane, tylko mamy do czynienia ze zbadaniem przez magisterium Kościoła, co jest zawarte w Piśmie Świętym, co jest zawarte w tradycji apostolskiej, a więc co zostało nam objawione. To zostało objawione i cały Kościół musi w to wierzyć. I to jest dogmatyzacja. A więc rozwój polega na doprecyzowaniu. Jest to organiczny rozwój, jako taki, niejako taki bukiet, w którym są kwiaty, które są jeszcze w pączku i rozkwitają w czasie. I tutaj przechodzę do innego rodzaju komentarzy, które również pojawiły się pod tamtym materiałem. To jest użytkownik Sowa, który zadaje czasem dosyć dobre pytania, czasem, i myślę, że dobrze wie, co mam na myśli, czasem bardzo mocno go krytykuję za jego komentarze, za używanie magisterium w taki przewrotny sposób, to znaczy cytowanie deklaracji magisterium bez kontekstu, to uważam za bardzo łatwo manipulacyjne. Ale w tym przypadku jest tutaj, powiedzmy, że myśl, którą naprawdę warto skomentować. Otóż pojawia się, między innymi pojawił się pod tamtym materiałem taki zarzut, czy takie stwierdzenie, że no, tradycjonaliści uważają, że Kościół myli się po Soborze Watykańskim II, a moderniści uważają, że Kościół mylił się do Soboru Watykańskiego II. A więc tak naprawdę obie strony są bardzo podobne do siebie, tylko różnią się co do tego, co uważają za błąd. Uważam, że ten komentarz może posłużyć za bardzo dobry punkt wyjścia do tego, żeby o dogmatach i o tym, w co Kościół wierzy, powiedzieć. Otóż te stanowiska wcale nie są do siebie podobne. Zacznijmy od tego, że taki, w cudzysłowie, katolicki modernista nie może tak po prostu przyznać, że uważa, że Kościół się mylił do Soboru Watykańskiego II. To są tylko tacy ekstremalni moderniści, którzy nie kryją się ze swoimi prawdziwymi poglądami, którzy odważają się na takie tezy. Natomiast szerokie spektrum teologów modernistycznych nie pozwala sobie na takie stwierdzenie. Dlaczego? Dlatego, że dobrze wiedzą, że ono jest niezgodne z katolickimi dogmatami. Doskonale wiedzą, że nie mogą tak twierdzić, jeśli chcą pozostać katolikami, i wiedzą, że to zostanie zauważone. Wiedzą, że ogromna część Kościoła odrzuci taką tezę, jeśli przedstawimy ją w ten sposób, że tak, Kościół do Soboru Watykańskiego II się mylił. Dlatego moderniści będą przedstawiali swoje stanowisko w ten sposób, że dostosowujemy ten sam przekaz do nowych czasów. To będzie ta bardziej popularna teza, a ta, o której pan Sowa mówi, że to jest takie normalne dla modernistów, będzie ukrywana i będzie bardzo marginalna. Ta twierdząca, że Kościół się faktycznie mylił do Soboru Watykańskiego II, przynajmniej w swoich, powiedzmy, podstawowych założeniach, a więc w dogmatach, w prawdach wiary niezdogmatyzowanych, w powszechnych interpretacjach dogmatów. Tego normalny modernista nie przyzna, a większa część, myślę, że też w ten sposób faktycznie nie wierzy. To znaczy nie uważają, że Kościół się mylił wcześniej, tylko uważają, że jest tutaj naturalny rozwój i że nie było tego zerwania pomiędzy czasem przedsoborowym i czasem posoborowym. Mają rację ci, którzy twierdzą, że nie można przyjąć takiego zerwania, że katolik nie może przyjąć takiego zerwania i pozostać jednocześnie katolikiem. Dlaczego? Dlatego, że jedną z prawd wiary jest, że Kościół jest filarem i podporą prawdy. Kościół jest nieomylny w swoich dogmatycznych wypowiedziach. I ta nieomylność została przez Kościół sprecyzowana. Kiedy? Kościół w swoim magisterium jest nieomylny. I teraz katolik nie może powiedzieć o tak sobie po prostu, że no przez 20 wieków Kościół się mylił, na przykład twierdząc, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Moderniści najchętniej by wykasowali ten dogmat, ale nie mogą tak po prostu go wykasować, dlatego będą próbowali go jakoś tam zmodyfikować, tak żeby pozbawić go treści.
Można spotkać takich modernistów, którzy powiedzą, że to w ogóle bzdura. Można takich spotkać, ale to będzie margines, bo większość doskonale sobie zdaje sprawę, że katolicy za nimi nie pójdą, jeśli tak po prostu sprzeniewierzą się katolickim dogmatom. A więc ta wersja tradycjonalistów, to znaczy, że po Soborze Watykańskim II teolodzy, hierarchowie kościelni ulegli pewnej herezji, pewnej rozwodnionej wersji herezji modernizmu i w swoich deklaracjach wyraźnie widać te inspiracje modernistyczne. Ta teza jest w pełni zgodna z prawdą wiary o nieomylności Kościoła. Bowiem ta prawda precyzuje, co jest nieomylne i dopuszcza ona taką możliwość, że biskupi ulegną w jakimś stopniu jakiejś herezji, że papież będzie popełniał błędy, że encykliki będą zawierały błędy. Nawet dopuszcza to taką możliwość, że kapłani będą zmuszani do tego, żeby odprawiać mszę świętą w rycie, który katolickiej wiary nie wyraża. Jest bardzo ciekawą kwestią teologicznie dyskusyjną, czy faktycznie może to być prawomocny akt ze strony Rzymu, czy należy podważyć prawomocność tego aktu. To jest moim zdaniem kwestia właśnie do dyskusji teologicznej. Jak wspomniałem w ostatnim Pio, uważam coraz bardziej, że należy podważyć prawomocność promulgacji Novus Ordo. Uważam, że są naprawdę bardzo mocne podstawy. Mianowicie bulla quo primum zakazuje zakazania mszy świętej trydenckiej. To jest najwyższa ranga magisterium. Bulla quo primum zawiera stwierdzenia, które są charakterystyczne dla magisterium nieomylnego. Nikt nigdy, pisze papież, nie może tego zakazać. Żadna władza, jeśli ktoś spróbuje, naraża się na gniew świętych apostołów Piotra i Pawła. To ma charakter definitywności, to ma charakter obowiązywania powszechnego w ramach Kościoła łacińskiego, a więc ona naprawdę po części albo w dużej mierze nosi znamiona takiego magisterium nieomylnego. I teraz tak po prostu milcząco można ją sobie według posoborowej hierarchii zlekceważyć. Można ją sobie tak przemilczeć i nie, zakazujemy. W praktyce zakazano mszy świętej trydenckiej. I ten fakt, przez to, że promulgacja Novus Ordo Missae była powiązana z milczącym atakiem na magisterium tej rangi, to nawet nie było wydanego dokumentu jakiejś najwyższej rangi, który by się odnosił do tego, tylko tak po prostu. No, wydajemy takie regulacje, tutaj każdy teraz musi odprawiać tak, udajemy, że tego nie było. Moim zdaniem to jest wystarczająca podstawa, w pełni wystarczająca podstawa, żeby podważyć prawomocność promulgacji Novus Ordo Missae i to też pasuje. Moim zdaniem pasuje to do całokształtu, to znaczy to, co się później dzieje, prześladowanie kapłanów, którzy odprawiają mszę świętą trydencką, to wszystko tam jest tak chore, tak cała ta sytuacja jest tak chora. Od razu jakieś patologie liturgiczne, msze święte odprawiane przy grillu, od razu to wszystko wchodzi i prześladowanie tych kapłanów tradycyjnych, moim zdaniem to wskazuje bardzo mocno na to, że tam nie dzieją się rzeczy, które są powiedzmy prawomocne. Także dochodzi tutaj do faktycznie jakiegoś nielegalnego prześladowania, a nie po prostu do błędnego prawodawstwa. Podsumowując, w Kościele jak najbardziej możliwe są podziały i cały czas w historii Kościoła były podziały w tym sensie, że ludzie się nieustannie odłączają od Kościoła katolickiego, a mają swoją inną, według nich lepszą wersję poglądów na Boga i świat, mają swoją lepszą wersję Ewangelii. To jest jak najbardziej możliwe. Gdzie jest Kościół Chrystusowy? Kościół Chrystusowy jest tam, gdzie jest wiara. Jest bardzo ciekawa sprawa. Stare katechizmy podają takie najprostsze kryterium rozpoznania. Gdzie jest Kościół? Tam, gdzie jest papież. Słusznie. Tylko, że trzeba o tym pamiętać, że nie jest to, nie należy tego rozumieć materialnie. Papieże zdarzało już się, że mylili się i popełniali dosyć poważne błędy. I to nie oznacza, że tam był Kościół. Tam, gdzie jest papież, na tyle, na ile oczywiście pozostaje on wierny Ewangelii. Tak jak mówi święty Paweł, gdybyśmy my, choć anioł z nieba, głosił wam inną Ewangelię, niech będzie wyklęty. I papież też nie jest twórcą tej Ewangelii, tylko jest jej strażnikiem. Pierwszym, najważniejszym strażnikiem. A więc tam, gdzie jest papież, tutaj rozumiałbym to przede wszystkim, myślę, że należy to rozumieć przede wszystkim w
w kontekście tego urzędu. Tam, gdzie jest ten pierwszy strażnik wiary, gdzie jest ten, który faktycznie wiary broni. I tylko wtedy, gdy ten urząd spełnia, wtedy faktycznie jest tym znakiem, tam, gdzie jest Kościół. I jeśli w jakiś sposób się temu sprzeniewierza, należy powtórzyć za świętym Pawłem: sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. Tak? To mamy już w Ewangelii, już pierwszy papież popełnia drastyczny błąd, a jeden z apostołów musi mu się sprzeciwić, a więc nie jest to naprawdę nic nowego i zaskakującego. Odniosę się tutaj jeszcze do pana Zielińskiego i stadionowego wydarzenia Chwała Mu, błędnie nazywanego uwielbieniem. Otóż pojawiały się również komentarze: a co wy tam wiecie o Piśmie Świętym? Przecież Dawid tańczył nago przed Arką Przymierza. To nago to jest naprawdę wasza swobodna interpretacja i to trochę świadczy o jakimś naprawdę dziwnych potrzebach. Dlaczego chcecie tłumaczyć to, że Dawid zdjął szaty, to w języku Pisma Świętego wcale nie oznacza, że tańczył nago. Dla Izraelity zdjęcie szat oznacza zdjęcie szat wierzchnich, czyli najprawdopodobniej pozostaje w tej prostej tunice, w takim gieźle, czy jakkolwiek to nazwać. Znaczy, tam nie jest napisane, że Dawid tańczył nago, a nawet gdyby było to właśnie dla nich nago, oznacza pozostanie w tej, powiedzmy, szacie spodniej. Dla Izraelity to było w ogóle nie do pomyślenia, żeby pokazać się nago. To Grecy mogli takie rzeczy robić, oni mieli taką kulturę. Izraelici jako pod względem stroju, taka mega purytańska cywilizacja, naprawdę to byłoby dla nich nie do pomyślenia. Ale to jest tutaj marginalne, raczej tylko świadczy o pewnej jakiejś takiej dziwnej fiksacji, żeby tłumaczyć to właśnie w ten sposób i tak to sobie interpretować. Natomiast to bardzo ciekawa sprawa, że żeby wytłumaczyć jakieś wasze stadionowe wydarzenia, wyciągacie Dawida i Arkę Przymierza. No bo pamiętamy, że kult Starego Testamentu to była jednorazowa sytuacja, gdzie Dawid tańczył, gdy Arka wraca do Jerozolimy, a Dawid tańczy wokół tej Arki Przymierza, odprowadza ją z radością. To jest taka jednorazowa sytuacja. Natomiast dużo częściej, regularnie w świątyni jerozolimskiej, wcześniej w namiocie Przymierza, składano ofiarę ze zwierząt. Może zamiast tego tańca, to może weźcie to, jak tak lubicie ten Stary Testament, jego kult, to może zacznijcie zabijać na tych stadionach zwierzęta, nie? No bo przecież to była tylko jednorazowa sytuacja, gdzie Dawid tańczył, a zwierzęta zabijano nieustannie i w psalmach też jest mnóstwo cytatów o tym, jaki to jest dobry ten kult Starego Testamentu. Jak tak kochacie ten Stary Testament i macie w nosie 2000-letnią tradycję kościoła liturgiczną, tylko się powołujecie na to, to weźcie te cielce i jak Salomon przy poświęceniu Jerozolimy zabijajcie na tych stadionach te cielce. Będzie przynajmniej spektakularnie w przeciwieństwie do tych sentymentalnych piosenek. Trochę jestem złośliwy, ale myślę, że naprawdę ten argument jest śmieszny. Gdzieś tam wyjęty jeden przypadek ze Starego Testamentu, a pomijając zupełnie cały kult Starego Testamentu. Więc jeszcze raz przypominam, tego typu stadionowe wydarzenia nastawione na sentymentalną muzykę, sentymentalne słowa i emocjonalne uniesienia, to nie ma nic wspólnego z katolicką duchowością. Albo Kościół przez 2000 lat w swoich zasadniczych założeniach co do duchowości się mylił, albo te zielonoświątkowe wynalazki, te stadionowe wydarzenia faktycznie są błędem. Więc mamy do wyboru, albo idziemy za Kościołem, który przez 2000 lat naucza o duchowości, albo idziemy za zielonoświątkowymi protestanckimi mędrcami, którzy uważają, że zamiast się skupiać na tym, co Pan nasz Jezus Chrystus nam zostawił, czyli sakramenty święte, ofiara mszy świętej, to jest to, co Pan Jezus nam zostawił. Kto spożywa moje ciało, pije moją krew. To jest to, co otrzymaliśmy od Pana Boga. Zamiast skupiać się na tym, oczywiście protestanci tego nie mają, więc muszą stworzyć jakiś taki zamiennik. No i ich zamiennikiem jest pompowanie emocji. Zamiast prawdziwej wiary, prawdziwej modlitwy, która skupia się przede wszystkim na rozumie i woli, bo to jest godne człowieka, żeby tak działać, no to skupiają się na takiej modlitwie, która będzie tak bombardowała emocjami, która będzie nakręcała emocje, wprowadzała człowieka niejako w taki trans. To jest demoniczne. To
To jest demoniczne. Tego typu modlitwa, która jest nastawiona prawie w całości na napędzanie emocji, to jest demoniczne. Czy mogą być pozytywne tego efekty? Tak, tak samo jak w przypadku jakiejś jogi. Mogą być jakaś tam regulacja rytmu serca, mogą być jakieś pozytywne efekty, tylko że to, że zły duch taką furtkę bardzo łatwo może wykorzystać i pewnie chętnie wykorzysta do tego, żeby taką duszę sprowadzić na manowce, żeby odciągnąć od tego, co Pan nasz Jezus Chrystus nam zostawił, czyli od mszy świętej i sakramentów, no to zły duch chętnie to wykorzysta. W podręcznikach do ascetyki i mistyki taka postawa, postawa człowieka, który w modlitwie szuka takich emocji, nawet jeśli one są spokojne, nawet jeśli to jest wyciszenie. Jeśli w pierwszej linii modlitwa polega na tym, taka modlitwa właśnie uwielbieniowa, polega na tym, że ja się muszę tak przepełnić takim właśnie flow, takim i to, te emocje muszą tak płynąć i ja tak się staram, żeby to było właśnie takie, o, tak to odczuwać. Tradycyjna duchowość nazwałaby to takim ekstremalnym łakomstwem duchowym. Łakomstwo duchowe polegało właśnie na tym. Człowiek, który był takim duchowym łakomczuchem, to był człowiek, który w modlitwie szukał swojej własnej przyjemności, swoich własnych emocjonalnych uniesień. To mamy tutaj podniesione do potęgi entej. Dlaczego? Bo wyrosło to ze źródeł niekatolickich, protestanckich, ze źródeł, które są odcięte od tego, co jest prawdziwe, prawdziwie przez Pana Jezusa zostawione. To są ci, którzy odeszli od Ewangelii, wyszli od nas, ale nie byli od nas, bo gdyby byli od nas, to zostaliby z nami, cytując świętego Jana Apostoła, porzucili sakramenty, porzucili to, co Pan Jezus nam zostawił, stworzyli sobie swoje własne systemy i muszą się jakoś napędzać i się napędzają tą psychomanipulacją. I to wchodzi do Kościoła po soborze. Dlaczego? Dlatego, że moderniści również nie ufają sakramentom, również nie wierzą w ofiarę mszy świętej, a więc muszą znaleźć jakiś zamiennik. No i dlatego w systemie modernistycznym takie właśnie emocje, zwłaszcza, że w ogóle system modernistyczny zakłada, że religijność bierze się z emocji, dlatego ich takie charyzmatyczne uniesienia faktycznie podkręcają. To jest oczywiście super z punktu widzenia modernisty, bo ta religia modernistyczna staje się taką psychomanipulacją. Bardzo ciekawa sprawa, o tym pewnie będzie osobny materiał. Zmiana niedawna w Ratio Studiorum w posoborowych seminariów. To jest zmiana, rezygnujemy coraz mniej godzin dogmatyki, teologii moralnej i biblistyki, coraz więcej pedagogiki, katechetyki i psychologii. To jest dokładnie to, religia, która staje się psychomanipulacją. I tego typu stadionowe wydarzenia to jest dokładnie ten sam duch. Idziemy w stronę takiej psychomanipulacji, idziemy w stronę zielonoświątkowców, porzucamy Ewangelię. Na szczęście nie my. I zachęcam do tego, żeby ci, którzy oglądają ten materiał, nie szli w tą stronę. Nie idźcie w tą stronę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.